Jest to oferta sprzedaży istniejących akcji spółki przez fundusz Euroventures, który oferta jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, zaś spółka, która jest przedmiotem, znaczy akcje spółki, które są przedmiotem oferty, będą sprzedawane z maksymalną ceną 111 zł przy rekomendowanych wycenach w raportach analityków między 120 a 130 zł, zatem jest szansa na dobrą inwestycję. Spółka sama w sobie jest spółką stricte cashową, dywidendową. Stopa dywidendy przewidywana na ten, znaczy dywidenda jest w przedziale od 50 do 100% zysku netto. W tym roku szacowany zysk netto to jest prawie 37 milionów złotych. Zarząd spółki będzie rekomendował walnemu wypłatę całej dywidendy, całego zysku w formie dywidendy. Następnie ta spółka ma charakter spółki zdecydowanie wzrostowej. Pochodzić to ma z kilku źródeł. Po pierwsze jest to wzrost organiczny, po drugie dywersyfikacja geograficzna, inwestowanie w krajach CEE, DACH, Turcja, być może dalej na wschód. Następnie z fundraisingu, który bardzo mocno rozwijamy, pozyskujemy aktywa sprzedając spółkę, certyfikaty inwestorom typu private banking, bądź też inwestorom instytucjonalnym, emitujemy obligacje, akcje, ale przede wszystkim jest to spółka, która zarządza aktywami. Aktywa pod zarządzaniem to jest 1 700 000 000 zł na dziś, perspektywa wzrostu, to jest projekcja, to jest ponad 2 miliardy złotych w zarządzaniu w tym roku, do inwestycji zatem pozostają co najmniej tam 400 milionów złotych. Jeżeli chodzi o cele wyjścia na giełdę, to jest ich kilka. Tak. Po pierwsze jest to uwiarygodnienie spółki, po drugie jest to zwiększenie przejrzystości spółki, ale po trzecie przede wszystkim to jest realna cena akcji oraz możliwość obrotu tymi akcjami. Zwracam uwagę, iż w spółkę zainwestowali wszyscy menedżerowie PEM-u, zarówno partnerzy inwestycyjni, jak i partnerzy zarządzający, a także Rada Nadzorcza oraz osoby, które z nami współpracują. Jest to kilkadziesiąt osób, w tym również inwestorzy instytucjonalni, którzy byli akcjonariuszami wcześniej w MCI. Każdy z nich chce mieć papier płynny z wyceną rynkową. Daje to nam również szansę w przyszłości na otwarcie się na kolejne źródła finansowania. Tego nie przewidujemy w najbliższym roku na pewno, natomiast gdyby się pojawiły możliwości konsolidacyjne, to łatwiej jest to wtedy zrobić.